Szukasz ciekawej koszulki na lato? Wejdź na www.abra.lt, bo z Abra Team wakacje trwają cały rok. Namówiliście mnie! Przez ostatnie pół roku codziennie czytamy mnóstwo komentarzy odnośnie tego, żebym zagrał w oryginalne Stumble Guys, czyli Fall Guys. Dzisiaj wziąłem moją dziewczynę Juli i zagraliśmy. Ale najmocniejsze jest to, że w Fall Guys sporo się zmieniło i jesteśmy totalnymi hakerami. Dosłownie nie było żadnego gracza, który mógłby być lepszy od nas. Nie wiem dlaczego. Ten odcinek jest tak śmieszny, że obejrzyj go do końca. A jeżeli grasz w Stumble Guys, to w sklepie wpisuj kod Abra raz na tydzień i powiedz o tym znajomym. Dobra, widzowie, tą mapeczkę doskonale znamy i to mega dobrze, że na sam początek mamy właśnie, właśnie to jest stara mapka. Ja ją dobrze pamiętam, więc let's go. Przechodzi 28 tutaj graczy i my musimy być w nich. Dobra, tutaj pom! Dawaj tutaj, let's go, let's go, let's go. Ja wiem, że tutaj w ogóle w Fall Guys jest mnóstwo nowych teraz gierek, ale to, że teraz zostaliśmy ją na start, to super. Serio, gigantycznie dobrze. Dobra, uwaga, bo tutaj kula leci, kula. Ajajajajaj. Ale Abera ucieka, nie? Dobra, chowam się tutaj. Lecę sobie teraz w takim razie tutaj szybko. Nie, bo... O, dobra. Ale uniknąłem teraz kuli. Ale uniknąłem teraz kuli. Dobra, siup. Okej, tutaj z tego na to. Z tego tutaj na to. Jo, ale wspomnienia mi wracają. Bo ja naprawdę z tą mapą to kurde, ja dużo tutaj grałem. Ej, ktoś jest przede mną, mi się to nie podoba. Lecę po ciebie, ty lamusiaku. Dobra, tutaj sobie skaczemy. Zapomniałam, że tak wolno tutaj biegają, dawaj nie? Na to. Nie, bo tutaj kule, o, jo, uderzyło, nie za dobrze uderzyło, dobra, uciekam tutaj przed kulą, tutaj w bok też, nie, przejechała mnie kula, ale dobra, jest drugi, a tutaj leci Juli, słuchajcie, będzie jako trzecia. Ej, oni w ogóle muzyczkę tutaj zmienili, ej, naprawdę, te muzyczki są strasznie mocne. No i dobra, mamy rundę zakończoną, widzowie, popatrzcie, jakieś goście z pomidorami tutaj odpadają, ale hot dogi z kiełbasą to już zostają, let's go. No i dobra, pytanie, jaka teraz będzie gierka, bo serio, tych gierek jest całkiem sporo, tylko ja nie wiem, czy nowe są akurat półfinałowe, czy też finałowe, więc zaraz się przekonamy. Huśtawka, nie! Ej, to jest floor flip w Stumble Guys, dosłownie to jest floor flip. Ja pamiętam, że to akurat było mega przerąbane, że to jest serio trudne, więc trzeba się mocno postarać, widzowie. Ktoś przede mną ma puszkę, ej, dużo tych puszek. Może one jakieś darmowe są, jakieś coś, dziwne skiny, widzisz. Ej, dobra, let's go, let's go, let's go. Jak najbliżej środka, ja słuchajcie, pierwsza. Trzeba. Jak najbliżej środeczka i jakoś damy wtedy radę. Jakoś to się, słuchajcie, tutaj uda. Najważniejsze to, żeby przejść te pierwsze etapy i potem, słuchajcie, już jest w miarę to nie są najgorzej. Checkpointy, no tak. No są, ale to nie znaczy, szczęście, że jest są. Łatwo, tak. Ja pamiętam, że jak tutaj coś przez przypadek zważy, wiesz, to potem już nie ma przebacz. Na floor flipie w Stumble Guys przecież jest to samo. No. Jak wracasz na koniec, to nie jesteś w stanie wejść. Już, nie? Tak, całe szczęście ja tutaj lecę w miarę jeszcze pierwszy. W ogóle o, krok, no to nie? Nice, to dawaj, to lecimy pierwsi w takim razie. Nie zatrzymujemy się, ciśniemy. Ej, naprawdę dobrze nam idzie, albo dobrało nam noobków, albo po prostu, kurde no, forma robiona na Stumble Guys, wiecie, 500 godzin w grze. Skakuj, o. Nagle ona, słuchajcie, teraz robi robotę, nagle się odzywa. Jedziemy. Dawajcie, bo my z tym gościem idealną przeciwwagę sobie robimy i dzięki temu, ja patrzcie, mogę być pierwszy na mecie, ale dobra, ja nawet nie czekam. Niech on niech on sobie będzie pierwszy, a ja czekam tutaj na jakichś ludzików. Bo tutaj chyba było tak, że jak ja teraz go o, mogę ich przytrzymywać, tak. I chyba kontrolem też się dało przytrzymywać. Dobra, może lepiej wejdę. Okej, kolejna, słuchajcie, runda nam się tutaj zakończyła i w tym momencie zostaje tylko 20 fasolek. Z czego, słuchajcie, jest tutaj gość z hot dogiem. Ja chcę tego hot doga. Tak, tutaj rund jest dużo, serio. Ja nie pamiętam, to chyba czasem były 3, czasem były 4, a raz chyba z 6 nam się trafiło z rok temu. I pytanie, co dostajemy za mapę? O, rotator. Ej, to jest trudne. Pamiętam, że trzeba cały czas biec przed siebie. Dobra, to akurat była strasznie cienka gra. Na zasadzie, że ja tutaj często odpadałem, więc cały czas lecimy przed siebie i przeskakujemy. Wiatrak się rusza, nie? Tak, najfajniej było być z przodu. Ja niestety z przodu nie jestem, jestem bardziej z tyłu. Ale damy radę. Dobra, jedziemy w takim razie. Jedziemy. Trzeba tutaj dużo biegać. Trzeba ewidentnie tutaj dużo biegać. Dobra, już zostałem trafiony, ale spoko. Jeszcze nie jest źle. Jeszcze nie jest źle. Dobra, tutaj przeskakuję w takim razie. Ej, tutaj... Odpadłaś? Przeszłam. Okej, bo tutaj od razu ludzie, milion ludzi odpadło. Jak to się w ogóle stało? Ja pokonałem 20 metrów i nagle typów nie ma. Ale popatrzcie, zostało 13 osób, więc jeszcze jedna gra i powinien być właśnie finał. A
Ale pytanie, co za gierkę dostaniemy? Dajcie nową giereczkę jakąś, dajcie. Ej, ja bym wiesz co zagrał? W Honey Dropa tego ich bym zagrał. A dostajemy na paluszkach. Unikaj fałszywych kafelków i szukaj ukrytych ścieżek, aby dotrzeć do mety. Przecież to jest Stylefall. Znaczy... Pytanie, która gra od której zerżnęła? Bo to jest tak, że ogólnie Stumble Guys jest chyba bardziej podróbką Fall Guys, tak? Ale niektóre mapy być może Stumble Guys pierwszy wymyślił, a potem Fall Guys zrobił. Nie wiem, nie chcę co, mówić, czekam, że... Czekam, aż przejdą? No właśnie, kurde, nie wiem, naprawdę nie wiem. No, na samym początku skoczę, żeby zobaczyć, ale potem chyba raczej będę szedł za nimi. Tak zawsze robiliśmy w Stumble Guys i ta taktyka działała. Dobra, więc czekajcie, w takim razie ciach i ciach. Okej, znalazłem jakieś tutaj jedno przejście. Dobra, tutaj można ewentualnie ktoś kogoś popychać. No nie? Dobra, tutaj się rusza w tym miejscu. Dobra, ale nie rusza się chyba tutaj. Dobra, aj, tutaj się już właśnie rusza. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. No to którędy lecimy? To jest dobre pytanie, słuchajcie. Bo, no tutaj może być ciężko. Tutaj może być, słuchajcie, naprawdę ciężko. Okej, jest tu przejście. Dobra, ja tu idę. Ale to jest trochę ryzykowne, tak cały czas prosto. No właśnie, tak cały czas prosto. Dobra, tutaj chłop szuka. Okej, popycham go, popycham. Dobra, jest. Dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj. O, wrzuciłem go! Wrzuciłem go przed siebie. Ale źle. Z boku gdzieś tu. Ale źle, tak, tutaj pewnie w prawo albo po ukosie, jakoś po ukosie. Kurde, nie wiem, nie wiem. No ja nie chcę iść pierwszy. Nie chcę to iść pierwszy, bo potem będzie lipa. Ej, dobra, czekajcie, 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 mam pomysł. Zrobię tak, zrobię. Siup, siup. Okej. Oj, bardzo dużo tego zobaczyłem teraz. Czekajcie, rozumiem, że tutaj było przejście, tak? Tutaj pewnie było przejście. No, tu jest. Dobra, tutaj było przejście. Okej. Ale lipa, nie? Ale długo to trwa, bo każdy nie chce iść, każdy się cyka. Okej. No musi tutaj być w prawo. No nie uwierzę, że gdzieś indziej. Dobra, jest w prawo. Okej, okej, okej. Trochę. O! Gość zaryzykował. To co, lewo? Nie, prawo, ewidentnie. Dobra, ja nie ryzykuję, ja nie ryzykuję, ja nie ryzykuję. Jeszcze ty też nie ryzykuj, już nie ryzykuj. Nie, 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 nie. Niech ktoś pójdzie pierwszy. Niech ktoś z nich pójdzie pierwszy. Dobra, można go tutaj. Dobra, właśnie popchnąłem, ale trochę się uratował. Okej, 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 dobra, zostaw mnie teraz. Zostaw mnie tutaj. Yo, ej, dobra, trochę się stresuję. Puszeczka, okay. O, puszeczka przeszła. Tu jest puszka, tutaj puszka właśnie sobie przeszła. Dobra, okej, okay, mamy to. Let's go! No i fajnie, i taka metoda współpracy trochę. A dzięki temu mamy rundę zakończoną i zarówno ja, jak i Juli wylądujemy w finale, bo już 8 graczy to chyba był finał. No i dobra, pytanie, jaką dostaniemy giereczkę finałową? O nie! Tylko nie to w górę. Yo, honey drop! Fragmenty platformy odpadają, gdy na nich stajesz. Nie tkwi w miejscu i przetrwaj wystarczająco długo, aby wygrać koronę. Niestabilne kafelki to się nazywa. Honey drop, let's go! No dobra, serio jest to honey drop, tylko że tak trochę więcej skaczemy pojedyncze? No właśnie, ja bym chyba przyjął naszą taktykę z honey dropa w Stumble Guys. No, tylko jeszcze zanim to słuchajcie. Aha, chciałem na to przeskoczyć. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. Tutaj tak na pojedynczych chyba bym to robił, wiesz? Chyba na tylko pojedynczych. Tylko tutaj, oni mi tu kasują kafelki. Dobra, gramy chyba z jakimś dobrym jednym ziomalem, chociaż ja jestem na samej górze teraz w tym momencie. No dobra, to ja w takim razie próbuję robić tą taktykę, wiesz? Próbuję robić tą taktykę i póki ja co próbuję, mi idzie. Ale oni mi koczą kafelki. A ja tutaj właśnie sobie pojedynczo skaczę na każdym jednym. O kurde, jak to się uda dzięki temu wygrać, to będzie naprawdę przepotężnie, widzowie. Patrzcie na to. Patrzcie na to, let's go. To za ziomeczek, mi ścina drogi. Dobra, jeszcze nikt nie odpadł, wiem, dlatego, że tych platform jest dużo. O kurde, spadłem jeszcze jedną niżej. Dobra, ktoś dopiero odpadł. Ten ziomek, który nam na Tilefallu odblokował przejście. Dwie osoby, słuchajcie, już odpadły, a ja jestem i tak najwyżej, więc jest spoko. Dobra, full koncentracja, widzowie. W takim razie tutaj z tego na to, tutaj z tego na to, ładnie, pięknie. I tutaj powrót, i tutaj na to. Dobra, i teraz pojedyncze. Fajne jest to, że jak my gramy w party teraz, to ja mniej więcej widzę, gdzie ty jesteś, bo jesteś oznaczona mi. Dobra, okej, okay, z tego, słuchajcie, lecę tutaj na to, tutaj z tego na to. Dobra, spadłem, ale jeszcze żyję, słuchajcie. Jestem jeszcze dalej najwyżej, najwyżej ze wszystkich, więc mamy, słuchajcie, chyba dużą szansę na wygranie tego. Chociaż, kurde, ciężko mi to oszacować. Odpadają te klocuszki. LOL, znowu, o, jesteśmy razem, więc teraz tylko sobie nie przeszkadzajmy i musimy dać radę wtedy. Patrz, 3 osoby zostały, czyli jedna osoba poza nami. Jak on odpadnie, to już wtedy się klepiemy między sobą, że możemy sobie podchodzić, wiesz, pod jakby ten. Tylko, że on jest, no, wiesz, to dobra, zostań na górze, zostań na górze. Ja spróbuję go wywalić, ja spróbuję go tutaj wywalić. Nie spadłam. Wiem, czy to mi się uda. Dobra, okej, okay, jeszcze niżej. O kurde, dobra, no to w takim razie, słuchajcie, ja się z nim klepię teraz. Nie ma co przedłużać, słuchajcie, teraz klepa z nim, leci normalnie. On spadł, dobra. Dobra, dobra, dobra. On odpadł, czyli jesteśmy sami teraz. Jestem ja versus ty. Dobra, mógłbym siedzieć do końca tutaj, ale nie będę. Lecimy normalnie klepę. Teraz klepa. Abera versus Juli. Okej, okay, się... Nie, 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 nie.
ty! Dobra, to już było, słuchajcie, bliskie. To było ewidentnie bliskie, więc trzeba tutaj uważać. Dobra, dobra, dobra. Zawracam, żeby tutaj nie było drogi, słuchajcie, ucieczki dla Julii. Okej, dobra. Jest spoko. Jest, słuchajcie, spoko, ale sami widzicie, że wcale nie jest łatwo, nie? Ewidentnie nie jest łatwo. Dobra, skaczemy, słuchajcie, po tym tutaj. Dobra, zabieramy drogę. Zabieramy więcej, słuchajcie, drogi. Zabieramy tutaj więcej drogi. O kurde, jak on to przeżył! Jak mój ziomal tutaj to przeżył, słuchajcie, to ja nie wiem, ale niezły finał nam się, słuchajcie, zrobił. Dobra, skaczę tutaj. Okej, spoko. Ja mi się kończy. Dobra, klocuszki. Zabieram. Zabierałem, kończy, słuchajcie. Kończy. Dobra, zabrałem. Tak, mamy to! Wygrywamy pierwszą gierkę! Popatrzcie na to! Abera debil wygrywa! I popatrzcie, mamy tutaj, słuchajcie, całkiem sporo waluty jednej i drugiej, a za nią możemy kupować, słuchajcie, fajne rzeczy. Naprawdę, słuchajcie, niektóre skórki są spoko. Możemy sobie na przykład kupić właśnie taki kaczy pas. Bardzo śmiesznie tutaj to wygląda, więc słuchajcie, kupujemy sobie. Dodatkowo, jeżeli już jesteśmy w sklepie, to możemy kupić koronną bandanę. To naprawdę też całkiem spoko wygląda, bo ona ma właśnie taką koronkę, więc to może być dobre. I tutaj, słuchajcie, za 600 tych jakichś pieniążków jest pociąg do sławy 2. Nie wiem, co to jest, słuchajcie, ale ja bym to odblokował. Dawajcie, let's go, co to robi? Bo jest jakiś, słuchajcie, karnet, a przynajmniej tak mi się wydaje, więc no co, bierzemy to, dawajcie, za te 600 pieniążków. Ej, serio, to jest karnet? O kurde, ale jazda, ale to jest bekowe. Nie wiem, widzowie, czy ja dostałem to w tym pakiecie, ale niektóre z tych skórek są naprawdę przepotężne, no popatrzcie na... Yo, pamiętam, słuchajcie, tą mapeczkę. Ona była naprawdę bardzo, bardzo spoko. Ona więc była przekonajmy spoko, się, jak to będzie wyglądało. Ja jestem w ogóle, słuchajcie, jakimś, nie wiem, rybą jestem. Kurde, ale jazda. Let's go w takim razie. Lecimy sobie oczywiście tutaj, tędy. Tutaj sobie przeskakujemy na to. O, dobra, to nie może siup, być siup. Trudne, ale się ej, nie, tak, to się wydaje tylko takie łatwe, a potem jest trochę lipa. Dobra, tutaj sobie przejdziemy tędy, rozumiem. Dawaj, typeczku, dawaj. Tutaj kręcimy w takim razie też. We dwójkę kręcimy. Co dwie głowy, to nie jedna. Dawajcie, siłowanie tutaj z innymi graczami. Ej, dobra, jest potężnie. Jest potężnie, dobra, tutaj jest dziura, więc oczywiście przechodzimy. Okej, tu są te kule, o kurde. Wy Stumble Guys, słuchajcie, jest mapka Pivot Push, która daje takie jakby kule, no nie? I tam, słuchajcie, da się to boczkiem przejść. Tutaj natomiast jest trochę, słuchajcie, inaczej. Walnęło mnie, ale na całe szczęście spoko. Tutaj, słuchajcie, lecimy w górę, lecimy tutaj boczkiem. Dobra, tutaj. O, dobra, jesteśmy, let's go! No to siemano, panowie. Ja tutaj biorę tą puchę. Gdzie? O kurde, dobra. Tak. To może ja też przejdę, bo zaraz będzie totalny przypał. No i mamy rundę zakończoną. Warto, słuchajcie, być w pierwszych tych, wiecie, na przykład pierwszych 10% graczy, bo przez to dostajemy więcej kaski. Ale pytanie, jaka będzie teraz mapa? Dajcie coś znowu eliminacyjnego. Ja bym coś takiego zagrał. Dostajemy bzdurne bramki. Dobra nazwa. Unikaj ruchomych drzwi i ścigaj się do mety. Ja też kojarzę tą mapę, ale one wszystkie zostały trochę zmodyfikowane, więc ciężko mi powiedzieć, czy akurat w tą wersję tej mapy grałem. Nie wiem, ale ona jest spoko. Po prostu będą wyrastały drzwi, no nie? Góra, dół, więc trzeba na nie uważać. Ja jestem w pierwszym rzędzie, no ale akurat w tej gierce to nie ma jakiegoś gigantycznego znaczenia, więc uwaga, let's go. Dobra. Siup. Okej, przeskakujemy tutaj ładnie, pięknie. Tutaj się zaraz zrobi. Dobra. Siup. Okej. Tutaj czasem trzeba poczekać, no nie? Czasem swoje trzeba oj! Ale niemiło uderzyło. No teraz to naprawdę walną mnie przepotężnie. Dobra, siup. Okej, tutaj sobie przeskakuję. Pierwsza 20, słuchajcie, to jest nasz cel, to trzeba pamiętać. O, wow, ale przywalił. Ale przywalił strasznie. Dobra, no i tutaj trzeba, słuchajcie, to pamiętać, żeby tutaj dobrze właśnie wyskoczyć. Dobra, sup. Okej, przewaliło mnie na całe szczęście na tą dobrą stronę, więc dawaj. I let's go! Jesteśmy! Ej, tu ziomek jakiego fajnego ma skina, w jakieś ptaki chyba. No mamy rundę zakończoną, widzowie. I teraz popatrzcie, serio, ten skin jest naprawdę fajny. Gość ma fajnego skina, ale ja bym chciał mieć to coś, to nie wiem, to jest chyba hot dog, no tak. No i teraz dajcie gierkę eliminacyjną. Chociaż ja nie wiem, czy to nie jest tak, że te gierki eliminacyjne są dopiero tam potem na koniec. Pamiętam, że tutaj siatkówka na przykład była mega przewalona. Dobra, dostajemy skoczny klub. Skacz nad wirującą kładką i nie wpadnij do mazi. To właśnie nie, bo kiedyś to było tylko po angielsku. To akurat, widzowie, pamiętam, że jest gierka też finałowa. No i teraz tak, słuchaj, po prostu nie biegaj, stań sobie w jednym dobrym miejscu i podskakuj więcej w miejscu. Tak, tylko że niektóre platformy pewnie będą odpadać z czasem, więc trzeba uważać, serio trzeba uważać. Dobra, lecimy, słuchajcie, let's go w takim razie. Ja lubię być tutaj w miarę daleko od innych graczy.
rzeczy. Tak, żeby oni nie przeszkadzali, no nie? Bo to potem jest trochę lipa. Dobra, 7 osób, słuchajcie, musi odpaść. To nie jest tak mega, mega dużo, ale ja pamiętam, że ta gierka często leci na totalnym farcie. Na zasadzie, że tu już nie liczą się stricte umiejętności, tylko po prostu giga fart bądź nie fart. Ja kilka razy, słuchajcie, ją wygrałem w finale, więc jakby czuję się tutaj dość dobrze. Dobrze kamerkę sobie ustawić i widzieć z boku, to wiesz? Tak, tak, pamiętam, że dobrze było. Dobrze było właśnie kamerkę tak w dół sobie dać. Okej, tutaj, słuchajcie, przeskakujemy. Jedna, słuchajcie, osoba już odpadła, więc jest nieźle, słuchajcie. Dobra, druga zaraz odpadnie. Tutaj nam odpadła. Dobra, ja, pięć osób nam tutaj, słuchajcie, odpadło. Oj, to bardzo przyspiesz, ale to widać, to gigantycznie. No i dobra, przechodzimy. Pytanie, czy to już będzie finał, czy jeszcze nie, bo mamy rundę zakończoną i odpadło, słuchajcie, chyba 7 osób. Nie, to chyba jeszcze nie będzie finał, bo 12 osób na finał. Nie, czyli jeszcze jedna gierka i dopiero moim zdaniem finał, ale mogę się mylić. No, to była gierka eliminacyjna, ale nie taka długa, więc może teraz, słuchajcie, będzie coś mega długiego. Rotator, nie! Ja się go cykam, on był w poprzedniej rundzie. Po prostu trzeba biec, słuchajcie. Gdzie my jesteśmy uplasowani w rzędzie? Czy my jesteśmy na... Czekaj, jestem chyba z przodu gdzieś, tak mi się wydaje, że widzę siebie mniej więcej z przodu, tak. Jestem druga. No dobra, to tylko, słuchajcie, nie dać się walnąć i będzie spoko. I będzie, słuchajcie, totalna gituwa. Okej, tutaj ciach. No, potem powinien być finał, bo tu mają odpaść tylko 4 osoby, no nie? Więc to jest naprawdę mało. Dobra, już jedna odpadła, więc nie jest źle. Ja tutaj tak sobie boczkiem uciekam. Dobra, dwie już odpadły, więc też jest spoko. Ale mnie walną, ale mnie strasznie walną. Dobra, 3 osoby już odpadły i mamy to. Ej, ale ja się naprawdę przez chwilę mega przestraszyłem. No i dobra, z tych 12, słuchajcie, zostaje nam 8, więc jest finał. W ogóle to jest mega ciekawe, że słuchajcie, dwie gierki gramy i w dwóch jesteśmy z Juli we finale. Może być tak, że znowu zostaniemy też jako pierwsza dwójka i wygram albo ja, albo ty. O nie! Trzeba złapać koronkę. To jest pierwszy finał, jaki grałem w życiu i nigdy nie udało mi się go wygrać. Ale może tym razem będzie, słuchajcie, więcej szczęścia. Postarajmy się. Tutaj musimy wbiec oczywiście na samą górę i dotknąć tą koronkę, ale naprawdę nigdy mi się nie udało. Nigdy mi się nie udało. Koronę się chwyta shiftem, więc też trzeba o tym pamiętać. Dobra, no to let's go, słuchajcie. Którędy? Czy środkiem? Czy jakoś, słuchajcie, bokami próbujemy? Wiesz, jak to wygląda? Jak Canon Climb w Stumble Guys, no nie? Dokładnie tak wygląda ta mapka. Dobra, tutaj sobie boczkiem uciekam. Tak, żeby, słuchajcie, nic mnie teraz nie dotknęło za bardzo. Dobra, okej. Ja jestem jeszcze w miarę safe. Ja jestem, słuchajcie, tutaj w miarę safe. Dobra, lecę sobie tędy. Dobra, tutaj będą te kręcioły, ale spoko. Dobra, tutaj na to i tutaj od razu na to. Dobra, tutaj. Dobra, to mi się udało przejść. Czekam na to. Dobra i teraz muszę poczekać, słuchajcie, muszę dobrze skoczyć. Mam! Pierwszy raz w życiu, słuchajcie, ja to zrobiłem! Pierwszy raz w życiu tą mapkę przeszedłem, ale jest kozacko, patrzcie na to! Dobra, widzowie, tutaj mamy kolejną paradę odbić, ale popatrzcie, chyba to wygląda delikatnie inaczej, a może i tak samo, nie wiem, lecimy, let's go, nie ma co się zastanawiać, nie, słuchajcie. Druga, nie, dawajcie, tutaj zawsze można ich właśnie na początku przeskoczyć tutaj i potem już jest lepiej. Zepchnęłam. Dobra, tutaj się, dobra, jesteś tuż za mną, ale lecimy. Którędy, słuchajcie, polecimy? Myślę, że tędy bym poleciał. Myślę, że, słuchajcie, poleciałbym tędy. Tutaj bym to przepchnął. Tu bym to, słuchajcie, przepchnął. Nie za odważnie, nie za odważnie. Kurde, bele. Nie podoba mi. Bo tu zaraz będą tarapaty, nie, gościu? Dobra, teraz tak, słuchajcie, unikamy tych kulek. Dobra, widzę te kulki. Widzę znowu te kulki. Dobra. Ej, idealnie to przeszedłem teraz. Patrzcie, jak teraz dobrze lecimy. Unikamy wszystkiego. Patrzcie, no jestem pierwszy. Jestem bez problemu, słuchajcie, pierwszy, ale niech ludzie se wchodzą, bo ja ich trochę poblokuję. Dla beki. Ej, popchnął mnie w ogóle do mety. Ale jazda. Ale dobra, dawaj, szybko. No patrz, jak nam dobrze idzie. Naprawdę strasznie dobrze nam idzie. No i mamy teraz rundę zakończoną po raz kolejny. Odpada tutaj dużo skinów, ale też dużo ludzi ma fajne skiny. No i pytanie, co dostaniemy znowu? Za każdym razem mówię, co? Pytanie, co dostaniemy? Ale dajcie na przykład tego Tilefalla. Dostajemy huśtawkę, ale to już dzisiaj ją graliśmy i akurat wiemy, że z nią jest całkiem w porządku. Dobra, słuchajcie. Nie wiem, dlaczego te mapki się powtarzają, ale dla mnie nie ma problemu, bo ja tak dawno nie grałem, słuchajcie, w Fall Guys,
że dla mnie wszystko jest teraz nowe i ciekawe. Dobra, 3, 2, 1 i let's go! Przeskakujemy tutaj lamusiaka. Widziałem, że ktoś miał skin kaczki, czyli ten skin, co ja zawsze, słuchajcie, miałem. Dobra, tutaj sobie lecimy w ten sposób. Tutaj nas oczywiście podbije, więc siup, siup. Dobra, tutaj let's go. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, dobra, dobra. Jedziemy tutaj w ten sposób. Tutaj lecimy od razu na to, tutaj w ten sposób. Tutaj do góry, bo tutaj się nie da przeskoczyć na pewno. Dobra. Okej. Po piętach dosłownie. No to dawaj, zapraszam. Dobra, tutaj z tego na to, słuchajcie, polecimy. Z tego polecę sobie od razu na to. Z tego sobie polecę od razu na to. Tutaj trzeba troszeczkę wyżej. Dobra, okej, 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 okej. No i ja jestem. Ja tutaj właśnie patrzę na ciebie. Właśnie tutaj na ciebie patrzę. Dobra, to polecę sobie teraz tą stroną. Dobra, siemano, siemano, siemano. Dobra, siup, siup. Okej, tutaj z tego na to od razu. Siup, siup. Dobra, dobra, dobra. No właśnie chcę ci pomóc. Właśnie teraz to sama chyba sobie trochę lipę zrobiłaś, ale dasz radę, co? Czekaj, to ja może tutaj podejdę, żeby trochę ci właśnie tutaj pomóc, żebyś miała tutaj do przeskoczenia. Patrz, 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 patrz. Dobra, chodź, 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 chodź. Dobra, teraz tutaj na to na górę, tutaj na to, no i dobra, i mamy w takim razie, tylko tutaj też na górę, żeby nie było przypału. Dobra, siup, siup. Okej, i nam się udaje. Dobra. Próbuję cię złapać, ale niestety, widzowie. Ty, lol, myślałem, że mnie wywaliło, ale całe szczęście żyje. I teraz, słuchajcie, z 20 chyba 7 czy 8 graczy zostało nam 20. Dobra, kręcimy, kręcimy, słuchajcie, szukamy kolejnej mapy. Ja bym, wiecie, w co zagrał? W piłkę nożną, bo tutaj chyba też jest piłka nożna. No ej, serio, rotator? Ale dlaczego tak? Może my wzięliśmy jakiś tryb dziwny. Dobra, ja się naprawdę stresuję tego rotatora. Innych mapeczek się nie boję. Tym razem nie przejdziemy, nie? Już tyle razy mieliśmy i nie przejdziemy. No nie, no musimy chyba przejść, ale ja naprawdę powiem szczerze, trochę się cykam, bo no to jest takie 50-50. No niby skill się na pewno przyda, ale tutaj też dużo ma fart do roboty, że tak powiem. No nie, przynajmniej moim zdaniem, więc trochę się jednak boję. No właśnie, no to był, słuchajcie, gigantyczny fart na przykład. Sami widzieliście, no nie, że mnie tam w ogóle wypchnęło. Dobra, 6 osób, słuchajcie, już odpadło. 7 osób, no i dobra. Najlepsze jest to, że to trwa, słuchajcie, 10-15 sekund. I dobra, teraz, słuchajcie, mamy 12 graczy, więc pytanie, co dostaniemy, bo to finał jeszcze nie jest, ale dostajemy... Tilefalla dostajemy. No skończyły się gierki normalnie. Dobra, to już znamy i to jest fajne rozwiązanie, słuchajcie, z tym Tilefallem. Na przykład uważam, że to jest fajniej rozwiązane niż w Stumble Guys, bo w Stumble Guys one spadają. Tutaj nie spadają, tylko jakby cofają się, że nie wiesz, jaka jest droga. Plus jest ich więcej. One właśnie przestają świecić. No, ale moim zdaniem to powinno być jeszcze dłuższe. Ja bym to zrobił jeszcze dłuższe, serio, totalnie. Ajajaj, myślałem już, że dobrą drogę znalazłem. Ale okej, widzę, że tak. Tutaj są dwa szlaki takie, więc okej, okej. Można tutaj polecieć, w takim razie siup, siup, lecę tutaj. Okej, tutaj też znaleźć nie znalazłem. Znaczy tutaj niepoprawne kafelki też spadają, nie? Tak jak w Stumble Guys. Ale tutaj poprawne jakby one się cofają i nie widać, jaka droga jest dobra. Więc to jest mega kozackie. Okej, ja się tutaj już w tym momencie trochę cykam. Więc niech ludzie sobie tutaj idą. Dobra, dobra, dobra. O kurde, karma mnie teraz dojechała. Ajajaj. Dobra, to lecę, lecę, słuchajcie, lecę, bo tutaj zaraz nie przejdziemy i będzie naprawdę kaplica. Dobra, to było jakoś tutaj, słuchajcie. To było jakoś tutaj, to było jakoś tutaj. Dobra, ty tylko nie szukaj drogi. Nie szukaj drogi, niech inni szukają za ciebie. I wtedy będzie spoko. I wtedy sobie to jakoś na lajciku przejdziemy, no nie? Dobra, o, widzisz, tutaj było trochę podbrameczkowo. Okej, 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 dobra. Spoko, stoimy. Pytanie, czy tutaj w przód? Myślę, że w przód, ale ja bym nie ryzykował, ja bym nie ryzykował. Niech oni szukają. Szukajcie! Idźcie se w przód. Wow! Popchnięty pan, no i widzisz, i trochę go śmiał lipę, nie? Dobra, szukaj znowu. Dobra, popycham. Aj, tym razem się nie udało. Dobra, jest kafelek. Stanęłam przypadkiem, nie? Jest kafelek, dobra, kolejny też powinien być dobry. Okej, jest dobry, jeszcze jeden kafelek, jeszcze jeden kafelek. Dobra, okej, ten jest zły. Dobra, popchnął. Dobra, który będzie do... Oj, dobra, o, tutaj. Mam. No i te dwa pewnie przed nami są dobre, ale ja się trochę cykam. Trochę się... Ej, to okay. Się popchnął, widziałeś, ale się za ten tutaj... Dobra, tutaj, no to tutaj już musi być dobry przed nami, musi być. Słuchajcie, musi być dobry. O, jest. Dobra, dawaj, siup, siup, ja jestem. Ja jestem, więc mamy finał, widzowie. No i co dostaniemy na wielki finał? Dajcie coś fajnego, bo tych gierek naprawdę fajnych tutaj nie brakuje. Nie. Tym razem
serio? Zadaj mi. Góra, trach, ba. No to co, let's go, lecimy. Dobra, wiemy jak to robić, słuchajcie. Chodzić obok tych ścianek takich śmiesznych i jakoś damy radę, ale nie wiem na ile, słuchajcie, my gramy z dobrymi graczami. Czy to są jakieś super dobre gracze, czy oni są, słuchajcie, po prostu średni. Nie wiem, o tym się zaraz przekonamy, więc let's go. Lecimy. A, dobra, czyli tak, tutaj, słuchajcie, ciach, ciach, dobra, tutaj ciach i let's go. Wiem, że są kule, musimy, słuchajcie, na nie uważać, więc dobra, 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 dobra. I tak jak mówiłem, słuchajcie, przy tych ściankach jesteśmy na pewno bezpieczniejsi. Ale ona szybko poleciała. Dobra, 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 żeby tu nam, słuchajcie, nie przywaliło. Okej, nie przywaliło, jest spoko. Lecą kolejne. Dobra, okej, przechodzimy sobie tutaj tędy. Tutaj są te młoteczki, ale młoteczki sobie też przechodzę. Dobra, 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 dobra. Na luzie wszystko. Dobra, o nie! O nie! No właśnie, popchnął go! Nie, 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 musisz być pierwsza! I z shiftem, i z shiftem, i z shiftem! Dawaj, 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 dawaj! Nie! Nie!